Dzisiaj to jest po prostu jakaś tragedia. Opuszczam parking, bo przekładałem palety, ale nie nagrałem nic, bo... Normalnie jak kiedyś do was zadzwoni spedytor i powie, oni tam na was czekają. Ja zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe. 22 km mam do miejsca parkingu. Pierwszy raz jestem na tym hofie, a taka sytuacja jest na Zwężce, że tam nie jest źle. Szybkie tankowanie. Widzicie tego przede mną? To jest właśnie Niemiec. Akcja wygląda następująco. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu. Jakże pięknym kolejnym vlogu z kolejnej roboty, słuchajcie. Myślę, że to będzie vlog powrotny do Polski, ale to, co będzie się działo, obejrzycie za chwilę. Na razie rozpoczynamy. Słuchajcie, jak pamiętacie, w poprzednim vlogu przyjechałem na rozładunek. Stałem tam na parkingu 3 godziny i tam 3 godziny z minutami. No i tutaj, słuchajcie, już 2 godziny 46 odbębnione. Dzieje się tak dlatego, że trwa rozładunek, to znaczy on się już powoli chyba kończy. Za chwilę odbiorę dokumenty i będę mógł lecieć dalej. Dalej mamy kolejną robotę, na którą miałem być na godzinę 15.30. Tam mam do lotu jakieś 250 km. Nie ma szans, dlatego że jest 13.47, na 15.30 nie dojadę, ale dzwoni do mnie jakiś tam spedytorek z tamtej firmy, od której mamy ten ładunek. No i może się coś uda przykombinować. Ale czy się uda przykombinować, to wyjdzie w praniu. Na razie kończymy ten rozładunek, który już i tak długo trwa, a później zajmiemy się kolejną robotą. Rozładowane, słuchajcie, lecę na kolejną robotę, bo nie ma czasu. Jeszcze tylko sprawdzę, czy wszystko jest na naczepie, jak powinno być. Zobaczcie, nawet tyczki postawili. Gdyby nie ten czas, można by powiedzieć, że lux firma, ale trochę się długo zeszło. Trochę za długo. Cyk. Robota. Dzisiaj to jest po prostu jakaś tragedia. Schodzi się. Długo. Dzisiejszy dzień pełny wrażeń. Roboty do zrobienia było bardzo dużo. Rozładunek. Bardzo dużo. Rozładunek trzeba było zrobić. Który trwał bardzo, bardzo długo po prostu. Spowodowane było najpierw zamknięciem tej jedynki. Jak już się zamknęła ta jedynka, to tak nieoficjalnie wydaje mi się, że nie było miejsca na magazynie. I dlatego długo, bardzo długo zdejmowali. Jak to miejsce się pojawiło, dopiero zdjęli towar. Tak mi się wydaje, ale to jest tylko moje zdanie. Jak to wyglądało naprawdę od strony ludzi z rozładunku, nie mam zielonego pojęcia, co oni tam, dlaczego oni tak długo to robili. Słuchajcie, już wam mówię, co jest 5, jak wygląda sytuacja dalej. 236 km do celu, do załadunku w Bremerhaven, taka miejscowość. Wydaje mi się, że to jest port, bo widziałem tam na Google Maps jakieś po prostu zdjęcia, które mogą o tym świadczyć. No ale to się okaże na miejscu, gdzie to jest dokładnie. No i miałem tam być na 15.30, tak jak wam wspominałem. 15.30, później tam do 16, aby tylko do 16 i tak dalej, bo nie zdążymy i tak dalej, i tak dalej. No i co? No ja na to nie miałem żadnego wpływu, no bo co ja tutaj poradzę, że oni tak długo to zdejmowali. Ja bym chciał szybciej, mi też jest nie w czas, też bym chciał być na weekend w domu, mieć cały rozładunek, wiecie gdzie. No ale niestety, musiałem czekać, ja na to nie miałem żadnego wpływu. No i co, przez to, że ja nie miałem na to żadnego wpływu, no schodzi się, aż na tyle się zeszło, że okazuje się, że mogą tego nie załadować. Mój spedytor do mnie dzwonił też gościu, który zajmuje się tym ładunkiem, no i po dłuższym ciśnięciu ale kiedy mógłby pan być, no i się okazuje, że mógłbym być później, no i też chyba nie ma problemu, no bo skoro tam jadę, no i załadują to dzisiaj, to znaczy, że nie ma problemu. Większym problemem jest to, że dzisiaj jest piątek, no niby zakaz wakacyjny mnie nie interesuje, skoro wracam do kraju, mam ładunek do Polski, no to zakaz wakacyjny mnie nie interesuje. No to dobra, jedna sprawa załatwiona. Druga sprawa to jest pauza. Pauza, która powinna być zrobiona, przynajmniej druga 24. Nie pamiętam, o której dokładnie startowałem w poniedziałek z Francji, z Rungis, ale wydaje mi się, że to było około 5 rano. No właśnie, 5 rano. Więc muszę zrobić pauzę do niedzieli. Znaczy, muszę ją rozpocząć w niedzielę o 5 rano, jeśli tak startowałem.
A jeśli tak, to czasowo jest to tak napięte, jak nie powiem co. Do miejsca rozładunku, od tego miejsca załadunku do miejsca rozładunku, znaczy od miejsca rozładunku do miejsca załadunku, przez miejsce załadunku do miejsca rozładunku w Polsce było jakieś 1200 km. Nie ma za bardzo czasu. Nie ma za bardzo czasu na takie rozgrzebywanie. No nie, jest to w jakimś tam małym procencie szansa na to jest do zrobienia. Co nie? Ale to jest tak mały procent, że musiałby się wydarzyć cud i w Niemczech powinny przestać istnieć korki. Mniej więcej tyle to daje, nie? Żeby to się udało po prostu. Gdyż jaki jestem rozkojarzony. Kurde. Chciałbym, żeby to wszystko tak szło sprawnie, ale co ja mam wam powiedzieć? Nie idzie nic sprawnie. Od samego rana, na 8 bądź. I tupa, nie? Z tego, że ja byłem na 8, jak cholera. Wszystko się schodzi. Opuszczam parking, bo przekładałem palety, ale nie nagrałem nic, bo nie było czasu, nie ma czasu. Ale ogień, kurde. Naprawdę, jestem cały zgrzany. Dobra, słuchajcie, muszę się trochę ogarnąć jeszcze. Naprawdę, ale dałem wpalnik. Jeszcze wszystko leci. Dałem wpalnik, nieźle. Naginam dalej. Jest takie opóźnienie, że nie pytajcie nawet. No dobra, doszedłem do siebie. Ogarnięty już jestem. Powiem wam, że zmęczyłem się strasznie tym przygładaniem, bo nie dość, że jest ciśnienie na czas, to jeszcze, kurde, korek na autostradzie był. I żeby go ominąć, jadę właśnie taką landową drogą. No i kurde, wlekę się. No bo tutaj nie ma za bardzo polotu. Na tych landówkach w Niemczech to nie pojedziesz, nie wiadomo jak. Zbyt szybko. Zobaczcie, tutaj też ciężarówka jedzie. No i raczej jedzie nie jak ja 70, tylko jedzie 60. Ja przynajmniej jadę tyle, co osobówki tutaj jeżdżą. Ogólnie na tej drodze jest ograniczenie do 70. Dla osobówek, także ja sobie tyle jadę, tak żeby też nie być jakimś za bardzo zawali drogą, no i uważam na śmietniki, ale spieszy mi się naprawdę bardzo mocno, bo do 18 już tak jest maksimum, podobno tam jakiś gościu na mnie czeka, no taki standardowy tekst, nie? Oni tam na ciebie czekają, może produkcja stanąć. Nie, no podobno ktoś został, jakiś chłopak po pracy i czeka na mnie, a czeka 2 godziny, bo od 16 czeka, a na 18 miałem być, 17.30. miałem być, a będę na 18 niestety. Korek tam by nas spowolnił jeszcze więcej, bo tam pokazywało około godzinę opóźnienia. 40 minut najpierw, a później tam chyba godzinę i później znowu na 40 minut, więc nie ryzykowałem. No i też uzgodniłem to też, że będę tutaj jechał tym landem, bo 128 km w ogóle samego praktycznie landu mam teraz. 60 km teraz prosto tą drogą, a później tam za Oldenburg mam jeszcze kawałek normalnej takiej autostradki, nie pamiętam tam dokładnie numeru, i później znowu wjeżdżam w normalny land, taki jak tutaj, i będę znowu się też fleku, także nieźle, co? Normalnie jak kiedyś do was zadzwoni spedytor i powie, oni tam na was czekają i wy czujecie jakiś przekręt, to w większości przypadków to się dzieje, bo ja już kilka razy miałem tak, że pojechałem i był przekręt. Ale nie tym razem, proszę państwa. Nie wiem, czy to widać w lusterku, ale jestem pod rampą. Ja sam tą rampę słabo widzę. O, w tym lusterku lepiej ją widać. W tym trochę gorzej, tak słońce, wiecie, jest. Jestem na zewnątrz, a tam dupa jest w budynku. Także trochę słabo widać, ale jestem pod rampą. W ogóle jestem w miejscu. Kiedyś tam się ładowałem, w tamtej firmie. Tam jest wjazd. Kiedyś nagrywałem na pewno vloga. Tam jest normalnie wjazd, wjeżdżacie sobie, tyk, 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 tam pamiętam, że się przejeżdżało, parkowało się chyba za tym magazynem jakoś tam po lewej stronie w takim miejscu i rampy są gdzieś tam, normalnie ładowałem, nie pamiętam dokąd, pewnie do Anglii, ale generalnie już tutaj kiedyś byłem, a teraz patrzę, że tutaj. No i słuchajcie, ja zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, znaczy zawsze, dzisiaj przede wszystkim się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że ktoś z własnej, nieprzymuszonej woli zostaje dłużej w robocie, nie? W Polsce to jeszcze to rozumiem, bo tam zawsze komuś dorzuci parę złotych i tak dalej i jest wszystko gitara, nie? Ktoś tam zostanie, już sporo razy się zdarzało tak, że czy wśród moich znajomych, czy nawet ja kiedyś pracując zostawałem tam gdzieś po godzinach, ale w Niemczech, który Niemiec będzie chciał zostać trochę dłużej w pracy, żeby załadować jakiegoś Polaczka, który przyjedzie na załadunek do Polski?
To jest to sytuacja, która się praktycznie... No mi ciężko to zrozumieć, że się tak coś wydarzy, nie? No się wydarzyło. Gość normalnie czekał na mnie od godziny 16, ja miałem na 15.30 tutaj być, do godziny 18, normalnie siedział, czekał, coś tam widziałem, że chodził po magazynie i dłubał. Wy to słyszycie? W Niemczech. Niemiec. Prawdziwy, rodowity Niemiec. Szok. Sam jestem w szoku. No ale co? Ładuję i za chwilę spadamy stąd, bo zapierdziela tak jak mała motorówka. I jedziemy do Polski. I wyjeżdżamy, słuchajcie, jedziemy w stronę Polski. Ale to był kontrastowy załadunek. A dlaczego? No bo miał wiele kontrastów. Zobaczcie tam jaki widoczek, tam normalnie sobie płynie. Skręć w prawo. Woda jakaś, nie wiem co tutaj płynie, nie mam zielonego pojęcia. Ale miejscówki na pauzę tam są takie eleganckie. Duża strefa przemysłowa, że miejsc na parking tutaj jest sporo. Słuchajcie, wyjeżdżam stąd. Opowiem wam tak. No tak jak wam wcześniej powiedziałem, byłem negatywnie nastawiony, że w ogóle załaduję ten towar. Że jak może być tak, że jakiś Niemiec, o jaki Mercedesik tutaj stoi, widzieliście? Ja się oczywiście zajmuję rzeczami, którymi nie powinienem ogólnie, to mam tutaj chyba pierwszeństwo. Dobra, będziemy. Właśnie, no załadunek był po prostu, wiecie, ja byłem negatywnie nastawiony, że to załadujemy. Ja myślałem, że przyjadę, nikogo nie będzie, dziękuję, do widzenia, kop w dupę, pocałowałem klamkę. I kolejny raz się przekonałem o tym, że znowu tak na mnie czekali, co nie? Ale przyjechałem i faktycznie, słuchajcie, ktoś był. No i ja oczywiście od razu wiedział, że ja po to i po tamto przyjechałem do tej miejscowości, że wszystko było po prostu jasne. Ja aż byłem po prostu w szoku. Tak strasznie na początku był ten gościu taki, no wiecie, ja też bym był wkurzony, jakby przyjechał gościu spóźniony, znaczy wiecie, nie ma moja wina, ale przyjechałem spóźniony jako firma, przyjechałem spóźniony, no już dużo, po prostu dużo, tak? No i on po prostu czekał na mnie, on czekał, żeby załadować ten towar, więc... No mogłoby to być jakieś takie niezadowalające, więc nawet, wiecie, nie miałem pretensji. Ważne, że miał gościu chęci, żeby to załadować. Co się później okazało, był jeszcze jeden gościu na tym samym magazynie, no i we dwóch trzasnęli w moment ten załadunek, w moment. Wiecie, jeden wyciągał z magazynu, drugi stawiał na samochód, bo tam, wiecie, no był taki jakby hall, a gość z tej jakby mroźni, chłodni, wyciągał te palety i wstawiał na ten hol, a z tego holu już na rampę i do samochodu, na naczepę ładował drugi gościu. Więc w miarę szybko to szło, sprawnie, tak jak powinno to wyglądać. Tam mieliśmy małą sprzeczkę, bo tam jedna paleta jest nie do końca ok, ale to mi ją wymienił, czy dał mi po prostu gratis kolejną i tyle. Jak ktoś tam się przyczepi, no to i tak tą paletę mam. Następnie dokumenty, nie? I nie mogę się z nim dogadać, bo ja w ogóle niemieckiego nie czaję. Jakby nawet ja się uczyłem kiedyś niemieckiego w szkole. Słuchajcie, ja się uczyłem rok tego niemieckiego, bo później zmieniłem na... później chyba tylko angielskiego się uczyłem. No i tego niemieckiego tak w pierwszym półroczu uczyła mnie babka, która... Ona już odchodziła, miała w dupie. Później przyszedł gościu, który bardziej uczył nas przeklinać i jak poprosić o kielicha wody. Uczył nas tego niemieckiego, więc tamten niemiecki był taki, aby przychodzić i się tam zaliczało ten przedmiot. Nie trzeba było się tego jakby tam za bardzo uczyć, więc ja na to miałem to gdzieś, tak? Czekajcie, tu w lewo. Miałem to gdzieś. Tutaj w lewo dopiero. Miałem to gdzieś, ten cały niemiecki i ja nie sądziłem, że kiedykolwiek, jakikolwiek język mi się przyda. Nawet angielski. Ja tak samo miałem podejście do angielskiego, jak i do tego niemieckiego, tam, aby tylko zaliczyć ten przedmiot. I wio, tak? Ja się nigdy nie, nad nauką nie, jakoś nie siedziałem zbyt bardzo, więc za dużo też tych języków nie znam. I ten niemiecki dla mnie jest ciężki. Tutaj też wyszło to po prostu, że nie znam i ciężko było mi się zgadzać, bo gościu nie gada po angielsku, ale jakoś tam widziałem w nim taką dawkę chęci, żeby się ze mną dogadać jednak. No i pokazał mi, gdzie jest biuro, poszliśmy po dokumenty, 100 z dokumentów oczywiście odebrałem. Dosłownie taki plik dokumentów, więc naprawdę dużo. Dał mi te dokumenty i mówi, że mogę jechać, dziękuję, do widzenia. O, policja.
tam pojechały. To jeszcze jakaś kobitka za fajerą. Nieźle. Dali mi te dokumenty i nie mogę jechać. I bardzo szybko i podbił mi wszystkie dokumenty. Chciałem kwit paletowy, oczywiście wymiana palet, no to kwit paletowy. Podbił mi, no problemu. No problemu. Podbił mi elegancko. Zapytał się jeszcze, gdzie tą pieczątkę postawić, gdzie podpisać. No niektórzy to wiecie, dają mi tak o, na środku postawię, on ma w dupie, nie? On już dał. Drugi raz nie będzie dawał. Takie mam podejście, że z tym się trzeba liczyć. To są Niemcy, nie? Czy nie wszędzie, ale tutaj akurat tak. Akurat w tej części niestety ci Niemcy są tacy nie bardzo, nie? Chociaż, kurde, nie bardzo. Ten był, on był taki i nie bardzo, i bardzo. No bo kurde, kurde, ale ja mam teksty. I nie bardzo, i bardzo. No ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Był taki, że się postarał w miarę to ogarnąć. Wiadomo, że był wkurzony tym całym spóźnieniem. Ja też bym był. I trzeba się po prostu nawzajem zrozumieć. Dał mi dokumenty i ogień na tłoki. Proszę Państwa, jedziemy do Polski. Tylko nadarzy się okazja, aby zapierdzielać. Wjadę na autostradę, właściwie chyba już wjeżdżam. Na A28, tak? 7. Tutaj w prawo. No to jest taka okazja i on wykorzystuje do maksa. Po prostu wjeżdżam i cisnę ile się da. Nie ma co się zastanawiać. Prosta zasada. Wyjechać jak najwięcej, żeby na jutro zostało jak najmniej. I żeby jutro zostało tyle, żeby nie myśleć o czy się wyrobię, czy się nie wyrobię, tylko mam się wyrobić i rozładować. Miejsce rozładunku, już tam kiedyś byłem, w tamtym, raz rozładowałem i powiem Wam, że przyjechałem wtedy z 5 godzin przed awizacją i wzięli mnie od ręki. W ogóle nie czekałem, od razu pod rampę. Obsługa była naprawdę wtedy mega sztos, przyjemna, normalnie tylko tak w takich miejscach się ładować i rozładowywać. I jeśli teraz powtórzę ten wynik, to jeśli po prostu przyjadę, dostanę od razu rampę, rozładują i ciao Bałbina, to będzie naprawdę sztos. Będę zadowolony. Mimo tych dzisiejszych niepowodzeń z rozładunkiem, to i tak mam mnóstwo energii do działania, chociaż nie miałem gdzie jej wykorzystać. Może przy tym przekładaniu palet trochę wykorzystałem tej energii, no ale teraz jestem pełen energii do działania i lecimy. Kurde no, 162 km tutaj nawigacja już mówi prościutko. To jest chyba droga do jedynki, chociaż mogę się mylić. No i później do dwójki, bo lecimy w stronę Świecka, więc jakoś tak będę sobie tam pomykał, tak żeby tam tych kilometrów nadrobić. Nie wiem gdzie dzisiaj będę stał. Nie mam w ogóle pomysłu. Dzisiaj jest piątek, a dzień powrotu. W ogóle tutaj jest zakaz, w sumie dzisiaj też jakiś chyba jest zakaz. A nie, dzisiaj jest chyba tylko w Polsce zakaz. A jutro też jest zakaz, ale mnie nie dotyczy ze względu na... Zakaz wakacyjny mnie nie dotyczy, dlatego że wracam do Polski i ten zakaz mnie nie obowiązuje. A właśnie, muszę jeden temat z Wami obgadać, bo nadarzyła się okazja. Okazja na obgadanie tematu moich mało konkretnych informacji na vlogach. Ja muszę Wam się z czegoś wytłumaczyć i może nie tyle co wytłumaczyć, co niektórym ludziom uświadomić, bo to już któraś osoba zwraca się do mnie z takim, nie tyle co zapytaniem, co stwierdzeniem, że ja jestem mało konkretny w tych moich vlogach, że jak podaję jakąś informację, to albo chyba, albo może i tak dalej, że jest to mało konkretnie powiedziane. Ja Wam powiem tak, ja nie jestem kierowcą z bagażem doświadczeń nie wiadomo ile. Ja też jestem osobą, która nie przywiązuje wagi jakoś bardzo do jakichś mało ważnych dla mnie informacji. Oczywiście ta informacja z tym zakazem no jest dla mnie istotna, ale wiem, że normalnie w sobotę jak masz powrót do Polski, to jedziesz, tak? Więc tam nie kombinujesz, jeśli chodzi o zakaz wakacyjny. Natomiast wiele pojawia się takich u mnie informacji, że ja coś mówię i tak nie do końca jest to pewna informacja. Dlaczego tak jest? No dlatego, że ja nie mam doświadczenia w transporcie, nie wiadomo ile. Po drugie, ja nie tworzę na tym kanale poradników. Stworzyłem poradnik o tych parkingach. Poradnik.
pogadankę o parkingach i trochę powiem wam, jak to montowałem, mówię, kurde, ale to kiepsko wyszło. Według mnie poradnik, jeśli tworzysz jakiś poradnik, to powinien być naprawdę zrobiony zrozumiale dla każdego, bez jakiejś mowy potocznej, bez jakichś takich infantylnych powiedzonek, słówek. A ja taki jestem, trochę mało profesjonalny w tych poradnikach. Nie umiem tak zrobić dobrze poradnika i nie chcę się za to brać w ogóle. Ja chcę sobie tworzyć vlogi, chcę się bawić w montaż, być coraz lepszy w tym montażu. Myślę, że nadchodzą czasami takie chwile, że się bardzo chce i coś tam się kombinuje w tych vlogach, żeby jakoś ciekawiej coś wyglądało, jakąś scenę inną zrobić, czy cokolwiek, no właśnie to zwiedzanie, czy coś, co mnie gdzieś tam zainteresuje, to robię. Ale ja nie chcę budować presji sam dla siebie, tak, że ja muszę zrobić jakiś poradnik profesjonalny i tak dalej. A dla mnie poradnik powinien być zrobiony dobrze, a nie tak jak ja zrobiłem o tych parkingach. To była taka pogadanka, mam nadzieję, że nie traktujecie tego jako nie wiadomo co. Wiem, że tam wielu ludzi mówi, że spoko, nie, Adrian, nie przejmuj się, dobrze wyszło i tak dalej. Najważniejsze informacje zostały zawarte. No ja też uważam, że najważniejsze informacje zostały zawarte, ale one nie zostały zawarte w taki konkretny sposób. No, ja mówię, są poradniki na YouTubie odnośnie transportu i są zrobione fajnie, czytelnie, a to co ja zrobiłem, i to jeszcze w taki bardzo chaotyczny sposób, że wiecie, to było pomieszane z vlogiem, z moją jakąś tam wypowiedzią na temat trasy, wiecie, ogląda się to tak trochę słabo, bo jeśli ktoś szuka informacji to na temat parkingów, to co go interesuje? Moja trasa, tak? A ja na tym kanale raczej tworzę vlogi, takie typowo z życia kierowcy ciężarówki w trasie. To co robię, to co mnie otacza, jakiś załadunek, rozładunek, to co poszło, wrażenia i tak dalej, niż porady, tak, dla kierowców. Wnioski sobie może każdy wyciągnąć z tego co robię, wnioski może być, jak jakiś początkujący kierowca ogląda, wiem, że są tutaj tacy kierowcy, no to spoko, nie? Ja też oglądałem tak i oglądam do tej pory youtuberów ze Stanów, z Europy też, którzy jeżdżą, nagrywają vlogi, bo po prostu mnie to interesuje, gdzieś tam w tym temacie cały czas siedzę i ja też nagrywam takie bardziej vlogi i jeśli ktoś chce coś z tych vlogów wyciągnąć, to i tak wyciągnie, jak ktoś to, kogoś to nie interesuje, no to wiadomo, że i tak tutaj nic nie znajdzie innego i właśnie chyba może kiedyś powstanie taki, nie wiem, czy seria filmów na moim kanale, czy może jakiś inny kanał otworzę właśnie typowo taki pod jakieś poradniki, ale chciałbym się wtedy do tego przygotować i mieć jakiś bagaż doświadczeń, a nie, nie wiem ile ja jeszcze, 3 lata ciężarówką, trochę tam tymi busami, no i co to są doświadczenia? Ja uważam, że to jest nic jeszcze. Chciałbym, jeśli coś stworzyć, to mieć taką bazę dobrych doświadczeń. A we vlogach ja nie chcę właśnie budować tej presji, że ja muszę, nie? Ja nic nie muszę. Ja mogę tylko chcieć i tyle, nie? To powinno wystarczyć mi. A budowanie samemu presji dla siebie to jest jakieś rozwiązanie, ale w momencie, kiedy się chce jakiś wysoki cel osiągnąć, chce się być, nie wiem, no transport jest akurat słabym przykładem, ale w sporcie tak jest, nie? Że ktoś sobie zakłada jakąś poprzeczkę, załóżmy, chce być mistrzem Polski w czymś, tak, nie wiem, w bieganiu, no to zakłada sobie tą poprzeczkę i zakłada sobie ją wyżej i później te mistrzostwo Polski, załóżmy, przychodzi mu już jakoś tam dużo prościej niż założyć tę poprzeczkę. No i ta presja zbudowana w sobie jest wtedy dobra, tak? Bo on po coś to robi. A samemu po to, żeby gdzieś tam udowadniać przed samym sobą, że potrafię zrobić lepszy poradnik, słabo, nie? Ja jestem osobą, która raczej uważa, że no mówię, ten poradnik powinien być zrobiony być dobrze, a nie w postaci vloga. No bo powiedzmy sobie uczciwie, chcesz wejść w taki film i chcesz mieć konkrety, a nie pieprzenie, że zjeżdżam tu, jedę tam.
załadunek tu, rozładunek tam. No nie. Dlatego też się za to nie biorę. Jak się wezmę, to będę się brał za to raz, a konkretnie. No. Także z tym moim mało profesjonalnymi informacjami musicie jakoś przeżyć. Jeszcze małe podsumowanie. Jeśli jesteś na tym kanale i subskrybujesz mój kanał, chcesz oglądać moje filmy, to musisz wiedzieć jedno, że w najbliższej przyszłości filmy, które będą na tym kanale, będą tym, co się dzieje u mnie tu i teraz. Vlog tu i teraz. Tu i teraz w transporcie, tu i teraz życie kierowcy w ciężarówce, tu i teraz co robię, gdzie się znajduję. Pokazuję wam to, co się dzieje, to co mnie otacza, jakie są moje wrażenia z parkingów, z załadunków, rozładunków i tak dalej, ale to jest wszystko na daną chwilę. To, co nagrywam, komentuję, pokazuję i na tym się skupiam i to będzie jakby na tym kanale. Jeśli potrzebujesz poradnika o Tahoe, o przepisach w transporcie, to ode mnie się tego jak na razie nie dowiesz, dlatego że ten kanał jest kanałem vlogowym. Może kiedyś coś powstanie albo na tym kanale, albo w oddzielnym kanale, ale na pewno taką informację dostaniesz. Każdy subskrybent tego kanału powinien być świadom tego, że to są moje vlogi. Pojawiają się czasami informacje, albo to jak, nie wiem, bo czasami są takie zapytania, jak zakończyć Tahoe, nie? No to takich filmów na YouTubie jest dużo i ja myślałem, że to się nie przyda, ale ja jakby, no, po ilości wyświetleń w tych filmach na przykład wiem, że ludzie tego wyszukują. I u mnie to tak, na przykład takie coś bardzo często jest. Kończę dzień i pokazuję, że zakończam Tahoe, tam wpisuję wpis i tak dalej. Ale nie tytułuję tego filmu, że zakończam Tahoe, że to jest zakończenie pracy, tak? No bo to jest element tego, co się dzisiaj działo, dzieje. No nie jestem w stanie jakby w każdym filmie zawrzeć jakichś tam konkretnych informacji. Ja nie wiem, co będzie w kolejnym vlogu. Ja nie wiem, co będzie za 2 vlogi, 3 vlogi. Ja tego nie planuję, nie piszę sobie scenariusza do vloga, no bo to jest po prostu mój komentarz do mojego dnia w pracy i tyle. To jest vlog, luźna forma przekazu tego, co się dzieje. Traktujcie tego to bardziej jako rozrywkę, no i takie, kurczę, no nie wiem, jak to nazwać. Naprawdę jest mi ciężko powiedzieć szerzej, no bo dla mnie vlog to jest vlog. To, co robię, to jest vlogowanie. Jest mnóstwo youtuberów, którzy po prostu vlogują, nie wiem, sportowcy o sporcie, gamerzy o grach. Gdzieś tam jakieś vlogi sobie kręcą, nie wiem, no są informatycy, którzy otaczają się w swojej branży i też nagrywają vlogi branżowe. Ja pracuję w transporcie, nagrywam branżowe vlogi. Jestem kierowcą ciężarówki, więc nagrywam sobie to, co się dzieje u mnie. I mówię, to, co się pojawia, to jest to, co się dzieje u mnie tu i teraz. Tyle. Dobra, jestem już trochę dalej. Zbliżają się 2 okazje, więc warto się odpalić. Pierwsza to właśnie, dolatuję do 2, czy dolatuję? Na razie jestem na 7, no i kilka kilometrów zostało mi do tej 2. Tak naprawdę, za chwilę będę tam atakował Hanower. Od Hanoweru zacznie się droga numer 2. A na Tahoe godzinka. Na Tahoe została mi godzinka pracy, jazdy na dzisiaj, intensywnej, bo cały czas 9 zł wyprzedzanie idzie. Nie patrzę już po prostu gdzie, tylko idę pełnym ogniem, ze względu na to, że już teraz wiem, że nawet jak zrobię na styk, czyli zostanie mi tam minuta, zrobię 89 km, no to zostaje mi 725 km do rozładunku. To jest do zrobienia nadal, tak jak wam powiedziałem, chcę zostawić tych kilometrów jak najmniej, więc cisnę, po prostu cisnę ile się da. Jeśli chodzi o kilometry, to będzie ich dużo więcej na jutro, po prostu z racji tego, że parking. Ustawiłem sobie auto Hofa za 71 km, co daje wynik 741 km na jutro. I to nadal jest do zrobienia. To jest nadal do zrobienia. Podejrzewam, że jutro będzie ruch dużo mniejszy ze względu na zakaz dla ciężarówek i one zrobią robotę. Chociaż, kurde, to jest, wiecie, wakacje, dużo turystów,
Dużo Niemców przyjeżdża do Polski, do Sopotu szczególnie. Ja ostatnio, słuchajcie, będąc na wakacjach w Sopocie, po prostu na plaży sami Niemcy praktycznie. Kurde, Niemców było tyle, że głowa mała. Tak się zastanawiam, kurde, jaki to będzie jutro ruch. Jeśli będzie mały, to jest to do zrobienia na spokojnie. Jeśli będzie duży, to jest nadal do zrobienia, ale tak wiecie, no na styk, nie? 22 km mam do miejsca parkingu i słuchajcie, powiem wam tak, wszystkie parkingi po drodze w stronę Polski są jakbym powiedział, że zajęte, to jest trochę za mało, a nie chcę używać brzydkich słów, no po prostu jest tragedia, nie? Jak ja widzę, jak są poparkowane ciężarówki na parkingach, to po prostu no szok. W lustereczku widać zachód słońca, zachodzi gdzieś tam za mną, przede mną jakieś chmury się pojawiają, nieźle. Słuchajcie, naprawdę chciałbym za te 20 km zaparkować, bo będzie bardzo źle. Tutaj jakiś parking i ja już widzę, jak tupa wystaje z Wabrensa przed parking normalnie, przed zjazd. Jest zawalony. Zobaczcie jak zaparkowali. Dobre agregaty. Kiedyś też tak stałem, no, normalka. Ale parking jest zajęty w 300%. Jest ponad normę. Jest. Kurde, ile ciężarówek. I to spory parking. Panie. Sprzeciwka nie jest lepiej. Nie jest lepiej. Nie, no to nie wiem. Ten autohof będzie zajęty. Jak ja tam znajdę miejsce, to będzie to graniczyło naprawdę z cudem. Naprawdę. Piątek, powrót do Polski. Na co ja w ogóle liczę? Jutro jest zakaz. Na co ty liczysz, człowieku? Człowiek, na co ty liczysz? Pierwszy raz jestem na tym hofie i powiem wam, że jadę i mówię, kurde, jak tu będzie wolne miejsce, to jeszcze mój fart istnieje, nie? A tu prawie połowa parkingu wolna. Podoba mi się to. Zobaczcie, tu, gdzie chcecie. No. Tylko parkować. No i dobra, co? Tutaj sobie wybiorę rajeczkę tą i git. Kraj zakończenia, oczywiście Niemcy. Proszę bardzo. 6 minut do końca jazdy. I miejscóweczka na parkingu. 741 km do celu. Dzień dobry Państwu po poranku. Nie ma to jak zacząć pozytywną wiadomością dzień. Się właśnie pauza skończyła. Kurczę, kraj rozpoczęcia. Jeszcze bateria padła podczas rozpoczęcia. Dobra, słuchajcie, wyjeżdżam stąd. No to nie ma czasu. Trzeba się brać do roboty. Nawigacja pokazuje 9.36, że się zejdzie z tą trasą. Jest 741 km. Kurde, jak ja bym chciał to zrobić na dwa tacha. Bez ruszania dychy, nawet sobie nie zdajecie sprawy. No, ale może się uda, zobaczymy. Tutaj trochę ciężarówek wyjechało, nie ma co tutaj gadać. Wyjechało trochę ciężarówek w trasę, ale też bardzo dużo stoi. I dzisiaj panowie, stójcie spokojnie. Jest zakaz, nie ma co się ruszać. Nieliczni mogą jechać. Skręć w lewo. No. Dobra, słuchajcie. Pomykam, mówię coś ciekawego dla was, to będę się do was odpalał oczywiście. Przed sobą mam 12, 10 zrobiona, tak zwany Ring Berlina. I co, no idzie to jakoś. 8-7, tam przede mną coś jedzie w oddali, doganiam to, tam co chwilę ktoś zwalnia, przyspiesza, zwalnia. No średnio tutaj na tej 10, na 12 tak idzie to 8-5. Wcześniej szedłem cały czas 9 zł, jak widzicie tu średnia prędkość, ale nie widzicie. Średnia prędkość jest 87 km na godzinę. 264 km zrobione, godzina 29 jeszcze na tacho, bardzo dobry czas, idzie to wszystko zgodnie z planem. Jedyne co, tam trochę jeszcze korek na granicy może mnie powstrzymać, chociaż rozmawiałem na radiu z chłopakami, to powiedzieli, że nie ma tam jakiegoś większego korka, chociaż wiem, że za chwilę może być, nie?
te ciężarówki jest zdecydowanie sporo, a ja rozmawiałem tam na wysokości Magdeburga na temat tych korków, więc to było jeszcze wcześniej rano, teraz ten ruch jest zdecydowanie większy. Ciężarówek powracających do Polski jest mnóstwo, jedzie transport, jedzie ostro. Także tak, tak sytuacja wygląda. Na Świecku będzie trzeba coś jeszcze podtankować dieselka, bo jest rezerwa. Zjedziemy sobie na Świecko, na S100, zatankujemy tam trochę paliwa i stamtąd już polecimy prosto w stronę do załadunku. Wiadomo, że po drodze będzie jeszcze jakaś pauza. W sumie to nie wiem, czy to będzie pauza na Świecku, czy jeszcze gdzieś tam po drodze. No, ale jak na razie jest wszystko ok. A taka sytuacja jest na Zwężce, że tam nie jest źle. 60 na godzinę to jest bardzo dobra prędkość, jeśli chodzi o tą Zwężkę, bo to potrafi być dużo wolniej. Także jest luks. Na razie fart sprzyja. Wczoraj te parkowanie to też było ryzykowna sprawa. Ale się udało. Tutaj widać, że już po prawej stronie droga to na ukończeniu jeszcze pewnie kwestia pomalowania pasów. A nie, tu dalej lipa. Widzę krawężniki jakieś przywiezione. A tu dalej jest, tutaj jeszcze kawałek remontu widzę. Będzie. No i tu dalej też już zrobione. Także może niedługo pojedziemy prawą stroną. Ciekawe. O, jest niesamowity widok. Jak ja lubię ten widok od tej strony, to sobie nawet nie wyobrażacie. Jak jestem już w tym miejscu, to już tak jakbym był w domu. Naprawdę. Przekraczając tą granicę, to już człowiek jest niesamowicie uradowany. Uwielbiam. Uwielbiam ten widok. A po drugiej stronie, proszę Państwa, stoją policjanci i kontrola prędkości to raz, a dwa, to pewnie jakieś kontrole poboczne. No, nieźle. Rozstawili się. Pierwszy raz tam ich widziałem, żeby stali po lewej stronie. Zawsze w tej zatoczce po prawej stali. A tutaj? Nieźle. Dobra, zjeżdżam jeszcze na tankowanie. Szybkie tankowanie uskutecznione. Jedziemy dalej. Dobra, ja wam powiedziałem, że chcę wyjechać na maksa i wyjeżdżać czasy na maksa. I staram się to robić. 5 minut na tacho do końca, do pauzy, no 30 minut muszę zrobić. 1,6 do parkingu, ja już go z daleka widzę. Duża M-ka świeci się na żółto. Teraz pytanie, czy będzie tam dla mnie miejsce? Jeśli tak, to super, a jeśli nie, to mamy lipę. 11:28, niby w normalny dzień nie powinno być problemu, ale dzisiaj przypominam, jest zakaz. I niektórzy stoją normalnie. Stoją na parkingu. Ach, zobaczymy. O kurde, ja już widzę, jak stoją ciężarówki na wjeździe. Poparkowane. Kurde. Dobra, trzeba będzie może stanąć gdzieś przed kabinami czy coś. No, nie wyobrażam sobie po prostu jechać dalej. Dalej nie ma parkingu. Kurde. Ale o, ale będzie przypał, coś czuję. Ale może się uda przed kabinami po prostu stanąć i wykręcić tą pauzę. Na to liczę. Elegancka rajeczka dla mnie się znalazła. 3 minuty do końca jazdy, do pauzy, kręcę ją. I to jest fart. I to jest fart. Z racji, że dzisiaj nie ma żartów tak naprawdę, trzeba zapierdzielać. Pauza co do minutki. Szybki obiadek na stacji. Kupny. I jedziemy dalej. Widzicie tego przede mną? To jest właśnie Niemiec. I na pewno za fajerą siedzi typowy Niemiec, który zjedzie jakąś solówką na dostawę tutaj. I to jest zwykła po prostu... O Jezu, ja się nie mogę denerwować. No jest zakaz, dopiero co się zakaz pojawił i już zwolnił. Wcześniej mnie wyprzedzał. Ja, zaznaczam, jadę cały czas 9 zł na godzinę i nie zamierzam zwalniać. A pojawił się zakaz wyprzedzania i proszę bardzo, co pan robi. To jest typowe zachowanie dla tych... Jezu, jak mnie to denerwuje, jak ja nie lubię takiego zachowania. Jechał, wyprzedzał mnie, jechałem 9 zł na godzinę i mnie wyprzedzał. Teraz jedzie wolniej, bo zakaz wyprzedzania. No rozumiecie, to i coraz wolniej, już 8,8. To idzie pewnie zaraz do 8,5, 8,7 już jest. Proszę bardzo.
Nie, no jedźmy wolniej, nie ma problemu. Miałem rację, to jedzie typowa niemiecka paruwa. Bo inaczej tego nazwać się nie da. Ktoś, kto zwalnia na zakazach specjalnie, to jest paruwą, nic więcej. Zwykły, skończony. Dobra, już koniec, dobra. Wystarczy. Właśnie na Tacho 54 i w nawigacji 54. No, jak myślicie, damy radę? Nie ma innej opcji. Cały czas 9 zł na budziku i idzie pełen ogień. 699 km. Za chwilę wpadnie 700, 85 średnia prędkość dzisiaj. Spalanie 22,9. Całkiem dobry wynik. No, idzie to jakoś, idzie. Ale pełen ogień non-stop. Akcja wygląda następująco. Przyjechałem, od razu dostałem rampę. 12 minut w Tacho mi zostało czasu. Jak tutaj dolatywałem, także spoko. Godzina 12-13 w sumie, czy nawet trochę więcej, jest na powrót na bazę. Także można powiedzieć, cel zrealizowany. I teraz tak, czekam na oddanie palet, bo w momencie zdjęli, nie wiem, 5 minut, 10 minut towar został zdjęty, ale muszę poczekać na sprawdzenie palet. Czekam na zmiany. I jak ta zmiana zmiany przyjdzie, wtedy oddadzą mi palety, a to dopiero około 19, także czekam do 19. Ja sobie będę czekał, was już nie będę dalej tym vlogiem męczył, także do zobaczenia w kolejnym, w nowej trasie. Dzięki za obejrzenie tego vloga, cześć!